Groklinu, jeszcze Łabęcki do Grzelaka, który pojawił się chwilę wcześniej na boisku. Grzelak w pole karne i mamy bramkę dla Pogoni. W tym momencie dziękujemy, a Dusan Radolski ma ogromne problemy z defensywą własnego zespołu. Niedawno w rewanżowym meczu Pucharu Polski z Odrą Wodzisław, które to spotkanie obserwował trener Pogoni Bohumil Panik, na środku obrony Groklinu zagrał